Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, wjeżdżamy w skrzynki z Lotusem. Bitwa na 4 osoby. No i mamy, patrz, no już tutaj pierwsza bitwa, pierwszy kałaszek White Lotus. No o to chodzi, nawet nie musiałem się starać tak naprawdę. I jeszcze 3 skrzynki przed nami. W międzyczasie Rosso trafił kosę za kafla, więc póki co idzie to do mojej kiermany. No mam nadzieję, że tutaj żaden lepszy stan tego kałacha nie poleci dla nikogo. No tutaj jeszcze spada Emerald 8300 Gamma Doppler, no bez podjazdu, tak? No trzeba sobie powiedzieć, no bitwa jest to w 100% tutaj przez wuja wygrana. No tak skromnie rzecz biorąc, no bardzo ładnie tutaj ta skrzynka się wykazała. Ostatnio to w ogóle jakieś naprawdę, mam wrażenie, że mam mega szczęście na tych skrzynkach. W końcu, w momencie, gdy serio zacząłem wątpić w moje umiejętności skrzynkowe, bo był moment, ostatnie mi czasy, gdzie dosłownie wszystko mi ripowało, stary. No i jak oglądałeś te filmy, no to widziałeś, że kurczę, kroko coś nie w formie był i naprawdę strasznie ciężko było mi jakkolwiek wyjść, no nawet na zero z powiedzmy tam paru filmów pod rząd nawet, no bo takie, że tak powiem, czasy też się zdarzały, że no nawet, o, ej, pierwszy raz ten, co jest, ty, powiem tak, pierwszy raz na CSGO skinsie trafiam bajoneta Emeralda, nie wiedziałem nawet, że do trafienia jest taki na CSGO skinsie, ale czekaj, czekaj, bo my tu, ojejku, ty, bo tu dwa fejdy spadły moim przeciwnikowi, ja się dziwię, skąd on ma pęgę, ale, no to jest chyba nasze, stary, no zobacz, bitwa o 60 tysięcy złotych, no to jest, wow, ale totalnie serio, pierwszy raz widzę na CSGO skinsie bajoneta, karambita widziałem, M9 chyba też, no ale mówię, no, jeśli chodzi o bajoneta Emeralda, to na CSGO skinsie chyba go nie widziałem. Mamy naprawdę bardzo dużo pęgi, no może 9 to jest przesada, ale 6 i jak najbardziej myślę, że możemy spróbować. Oczywiście przypominam o konkursie na skina, jak chcesz dołączyć, no to oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz na Discord, dołącz, no i oczywiście użyj kod Croxy, nacisnij go w skinsie, jak, nie no, to jest stary event, no ja nieważne gdzie pójdę ostatnio, trafiam w hole'a, stary. Ostatni film, czy tam dwa filmy temu, no 3 hole'e na jednej bitwie, znaczy 2 hole'e na jednej bitwie, ale overall przepraszam bardzo, co miała jakieś? Co ta skrzynka Royal wyprawia, przepraszam bardzo? Ona 600 zł kosztowała normalnie. Powiem tak, naprawdę nie wiem, co muszę zrobić, stary, żeby stracić te fundusze. Jeszcze M9 Marble Fight. Powiem tak, skrzynka Royal też tutaj chyba na jakąś green listę topowych skrzynek u mnie wlatuje 54 koła. No ja sobie zostawię te skiny, no nie będę tego sprzedawał. Powiem tak, no jesteśmy takimi zarobasami po tych ostatnich filmach. Tak dobrze nam się wszystko układa, że naprawdę jestem z siebie dumny. Mam nadzieję, że ty, widzu, też jesteś ze mnie dumny. Nie wiem, czy powiedziałem o konkursie do końca. Jak chcesz oczywiście wygrać, no to no, subskrybuj, albo w ogóle pod filmem. Komentarzyk na Discord dołącz i użyj oczywiście kodu Croxy, z Guskinsia, jak znam, pewnie nie jesteś. Pewnie się powtórzyłem, ale chuj. Oczywiście kodzik Croxy, logo się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście ten magiczny zielony guziczek i wpisujesz kodzik Croxy przez 2x. To chyba był gold arabeska, z tego co moje oko zerknęło. 10% oczywiście więcej do każdej wpłaty. No i skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. Aha! Bo ja underdoga wrzuciłem! Ty! Nie spojrzałem! Ale to jest gold arabeska, ale dobra, to jest 15 koła, ale nie wiem, kiedy mi się kliknął ten underdog, tak szczerze. No totalnie jakby, nie wiem, skipnąłem część tworzenia tej bitwy, gdzie wrzuciłem tego underdoga, przysięgam. No ale dobra, mamy 10 koła. Powiem tak, no te bitwy dzisiaj naprawdę niesamowite są. Ja bym musiał teraz trafić, no właśnie chyba tego gold arabeskę, żeby jakkolwiek tutaj mieć, że tak powiem, szansę przegrać tą bitwę. Znaczy to bardziej chyba musieliśmy mieć szansę wygrać, ale no dobra. Oczywiście też ci przypomnę, że na Discordzie możesz sobie dołączyć, tak, bo tam giveaway fajne tworzę dla Discordowiczu, więc zapraszam. A jak z kodem Croxy wpłacasz na CSGO skinsie, to oczywiście masz szansę wygrać któregoś z wielu pięknych skinów. Stary, musisz mi uwierzyć, zaraz ci pokażę. Patrz, nie, ej, my to przegraliśmy. Nie, my to wygraliśmy, no przecież tak, underdog. Powiem tak, nie mam pojęcia, co tu się odpierdziela dzisiaj, ale właśnie, jak chcesz sobie jakiegoś fajnego skina wygrać, zaraz ci pokażę, tylko ja sobie tutaj przykręcę skrzynkę Gemstone, ale tak z parę razy dosłownie na tym trybie Joker. 37 koła, jedno takie otwarcie, zobaczmy, co ona tutaj. Powiem tak,
No nie wiem, chyba mogę się wylogować z serwera, coś mi się wydaje. Ale no właśnie, jak z konek Roxy wpłacasz, to takie piękne skiny możesz zdobyć. Wystarczy, że 4 dyszki wpłacisz i możesz każdego z tych skinów zgarnąć. No i oczywiście, jak uda ci się wygrać, to po wpłacie dostajesz powiadomienie z takim prezentem. No i oznacza to oczywiście, że udało ci się wygrać. A my lecimy jakąś tutaj, no trzeba mocną batelkę. No nie wiem, czy na sam koniec, nie chcę tutaj, że tak powiem, wcześniej wróżyć, że tak powiem, z fusów, ale zróbmy sobie taką bitewkę za 32 koła na 4 osoby, tryb normalny zostawiam, zobaczymy jak te skrzynki na tym Jokerze się zaprezentują. Przefantastyczny odcinek, przefantastyczny profit, jaki udało nam się zrobić. No jestem ustawiony, myślę, że no najbliższe kilka odcinków może jeszcze jestem, ale generalnie no fantastycznie. Nie pamiętam kiedy ostatnio tak dobrą passę na CSGO skinsie miałem. No tą bitwę będzie już bardzo ciężko wygrać, bo 13 koła, mój przeciwnik sobie tutaj zbiera, no tutaj jeszcze kosa dla niego, jeszcze 3 skrzynki 50-50, no oczywiście mogą polecieć butterfly'e, kusiło mnie w ogóle, żeby wrzucić tutaj underdoga, no ale oczywiście Kroko musiał jak zwykle zrobić po swojemu, więc ojej, tutaj, no powiem tak, 50%, tak? No nie spadł żaden butterfly, więc troszkę dziwne, no ale bitwa niestety przegrana. Posprzedawałem trochę skinów, żeby zrobić ostatnią bitewkę na dzisiejszym filmie. 4 skrzynki gemstone, w tym 3 na, no właśnie, na trybie Joker i jedna podboostowana i na sam koniec podboostowana Supreme Knife Case. No ale no niestety tutaj ten Doppler Ruby ładnie nam pokrzyżował plany. Będzie bardzo ciężko do tego wrócić, tym bardziej, że już no nie mamy skrzynek gemstone. Została ostatnia skrzynia Supreme Knife, no mógłby polecieć Butterfly Ruby, no ale tak się nie dzieje. No ale i tak fantastyczny profit udało nam się dzisiaj zrobić. Naprawdę nie mam co narzekać.